zaproszeni nauczyciela miesiąca? Będzie za chwilę, ale zostanę nim ja. Ta, na pewno. Czuję, że teraz wybrali mnie. Nauczycielem miesiąca Szkoły Przyjaźni jest... Fluttershy! Znowu? Bez przesady! O, mamo, ja nie wiem, dlaczego ciągle wygrywam. Ta, ja też nie. Nagroda zależy od głosowania uczniów. Muszą cię naprawdę lubić. Moje gratulacje, Fluttershy! Teraz następna sprawa. Opracowuję nowe pomysły do naszych lekcji przyjaźni. Spike? Punkt 141 mówi o tym, że praca zespołowa to podstawa przyjaźni. A punkt 229 o tym, że zajęcia na dworze sprzyjają nauce. Dodajmy te punkty i co wtedy otrzymamy? O, dobra, chwileczkę. 141, 229, jeden w pamięci. 370! Wycieczkę współpracy. Poprowadzenie jej to niezwykle trudne zadanie. Więc chciałabym poprosić... Bardzo dobry wybór, Twilight. Dzięki mojej farmie doskonale wiem, co to jest praca zespołowa. Tak, a bycie Wonderboltem to jest współpraca w czystej postaci. Chyba nie chcesz powiedzieć, że to twoje śmieszne latanie czyni z ciebie lepszą nauczycielkę ode mnie. Nie powiedziałabym lepszą, ale trochę bardziej kompetentną. Bez urazy. To może poprowadzicie wycieczkę razem? Oczywiście, kto nauczy młodzież współpracy lepiej niż wy? Rarity, Fluttershy, ja, Spike, Padoniczka. Obie znacie się na pracy zespołowej. Jeśli uczniowie będą mieć dwie nauczycielki, więcej skorzystają. Wiem, że zdarzało wam się rywalizować, ale jestem pewna, że ucząc przyjaźni będziecie się bardzo pilnować. No jasne, bez dwóch zdań. Lekcja nierywalizacji. Jeszcze nigdy nie byłam na wycieczce klasowej. Tak, ale po co to robimy tak właściwie? Żeby wyjść ze szkoły, no nie? Juna, umieć zaliczać glebę! To o to w tym chodzi? Ale śmiesznie! Ha, ha! Myślę, że na tej lekcji chodzi o zaliczenie czegoś innego. Dobrze, moi drodzy. Dziś nauczycie się, jak ważną rolę odgrywa współpraca w budowaniu trwałej przyjaźni. Hejka! Czy jesteście gotowi na pobieranie nauk w stylu rodzinki Apple? To będzie normalnie najlepsza wycieczka klasowa w całej historii wycieczek! Bo ja ją będę prowadzić. O. To znaczy my razem, ale głównie ja. Tak, zdziwisz się. A jakie zaplanowałyście na dzisiaj zajęcia zespołowe? Chopin! Kajakarstwo! Ale czad, możemy robić to i to? Założę się, że właśnie to miały na myśli wasze nauczycielki. To może najpierw zbudujecie szopę? I to jest dobry pomysł. Cała klasa, proszę iść za mną. Później wpadnę zobaczyć, jak wam idzie. Pamiętajcie, tu chodzi o współpracę. Teraz weźcie głęboki wdech nosem. Co czujecie? Jaka? Nie, zgadujcie dalej. Jabłka? I... Ktoś coś, nie? Ten zapach to zapowiedź współpracy! Oto szopa na jabłka. A tu leżą materiały na nową szopę. Nic tak nie wzmacnia przyjaźni, jak ciężka praca w pocie czoła. Pot? Poważnie? To ma być to, co wzmacnia przyjaźń? Nie każdy kucyk ma tę wiedzę, Rainbow Dash. Tylko ten, który zostaje nauczycielem miesiąca. Nieważne. Uwińmy się z tym szybciorem, a potem przejdźmy do moich zajęć. O to chodzi. Mierzyć dwa razy, ciąć raz. Pośpiech to straty. Wolno i starannie. Ale z naciskiem na wolno. Hehe.
niczego się nie zbuduje. Ach tak? No to popatrz. Wow! Nieźle! Wow! Imponujące, jeśli można tak powiedzieć o szopie na jabłka. Szybko zrobione nie znaczy dobrze. O, sorki, nie słyszycie, bo właśnie trenuję pozy nauczyciela miesiąca. Nie licz na to, że ktoś ci będzie robić fotki, Rainbow Dash. Właśnie, że tak! Uczniowie będą głosować na tego, kto jest szybki i skuteczny! Nie, będą głosować na tego, kto wszystko robi jak trzeba. Ta, trochę dziwna sytuacja. Spokojnie, spokojnie. Powoli opuszczamy dach. Troszkę bardziej w lewo. 2 centymetry w prawo. A teraz o ciupinkę wyżej. No puśćcie to wreszcie! Ciekawe, czy zgadniesz, czyja ściana wytrzymała? Jaka! Przepraszam, nie za bardzo rozumiem tę pracę zespołową. To dlatego, że potrzebujesz innej nauczycielki. Klasa za mną! Kto ostatni przy strumieniu, ten stara szopa na jabłka! Kto jest gotowy pobić rekord szybkości Equestrii w kajakarstwie rzecznym? Istnieje coś takiego? Pierwszy raz o tym słyszę. Musicie się znaleźć na linii mety, zanim zadzwoni czasomierz. Czyli trzeba płynąć jak najszybciej. Jakieś pytania? Jona mieć pytania. Nie ma czasu! Do łodzi! Myślisz, że rekord w wiosłowaniu na czas zapewni ci tytuł nauczyciela miesiąca? Jestem pewna, że to się wszystkim dzieciakom bardziej spodoba niż wbijanie gwoździ i cięcie desek. Jak nie lubić wody? Kiedy ja się czegoś boję nowego, to gwiżdżę. Pomożemy ci, Jona. Założę się z tobą, że nagroda za nauczanie trafi do nauczyciela, a nie ścigacza. To się jeszcze okaże. I raz, i raz, i raz! Mocniej! Przyłóżcie się, nowicjusze! Wiosłuj, wiosłuj, wiosłuj. Wolniej. Skupcie się na technice wiosłowania. Uhu! Ale to wiosłowanie fajne! To kiedy nareszcie zaczniemy się przemieszczać? Wtedy, kiedy wszyscy zaczniecie słuchać mnie. Bo to ja prowadzę moje zajęcia, Applejack! A teraz wiosłuj! Świetnie! Jeszcze mamy szansę pobić rekord! Stop! Płynąć! Którą stronę? W lewo! W prawo! Aj, aj, kapitanie! Czyli jak? W lewo! Już widzę stąd linię mety! Z lewej strony wpakujemy się na stado gryzaranni! Kto by się tam przejmował rybami? Mam pytanie. Trochę się przejmiesz, jak cię pogryzą! Halo? Po prostu je ominiemy! Skała! Uwielbiam wycieczki! Zadowolona jesteś?
Oczywiście, że nie! Nie pobijemy naszego rekordu szybkości! Ratunku! Jak i nie pływać! Nie bój się! Masz przyjaciół, którzy potrafią pływać! No i jak wam idzie? Wiosłowanie? Równie dobrze jak budowanie szopy na jabłka. Sytuację miałam super opanowaną do czasu, jak Applejack wszystko popsuła. Nieprawda! Prawda! Nieprawda! Takim właśnie jest cały dzień. Nie powiedziałbym, że cały dzień, ale 99%. Nie mogę uwierzyć. Zamiast uczyć współpracy, rywalizujecie ze sobą. Myślałam, że wam przeszło. Bo przeszło! Prawie. Może za bardzo się starałyśmy o tę nagrodę nauczyciela miesiąca. Nauczyciel miesiąca nie dba o to, czy nim zostanie. Wiem, że Fluttershy się ucieszy, jeśli wygra inny kucyk. Dość tego. Przejmuję prowadzenie wycieczki. Zaczekaj, Twilight! Nie odbieraj Rainbow Dash szansy na zdobycie nagrody. Żałuj, że nie widziałaś, z jaką werwą budowała szopę. Nie przesadzaj! To ciebie uczniowie bardziej słuchają. A w ogóle, gdyby nie ty, to pożarłyby nas te ryby. Długa historia, ale Applejack powinna zostać nauczycielem miesiąca. Może jednak czegoś się nauczyłyście. Czy to znaczy, że jeszcze mamy szansę, żeby być nauczycielem... wycieczki? Cóż... No proszę cię, Twilight! Dotarło! Koniec kłótni! Tak, Applejack? Proste jak drut, jasne jak dzień! Dobrze, ale ja wybiorę dla was następne zajęcie. Spacer po lesie. O coś takiego nikt nie może się pokłócić. Prawda? Tak! Widzisz, jak my się świetnie zgadzamy? O, widzicie to? Ścieżka rozdziela się na dwie. W lewo czy w prawo? No i znów się zaczyna. Którędy, Rainbow Dash? Ja proponuję w prawo. Chyba, że ty wolisz iść w lewo. Bo jeżeli ty będziesz zadowolona, to ja tak samo. O, coś ty. Ja się nie liczę. Jak wolisz w prawo, pójdziemy w prawo. Ale współpraca polega na słuchaniu innych kucyków, więc posłucham ciebie. O, jesteś słodka jak szarlotka, ale to ty zdecyduj. Klasa za mną! Jak wybrać drogę? Hej, a wy dokąd? Widzieliśmy już dzisiaj 5 razy. Dlatego, że pewne kucyki nie mogą się zdecydować, którędy mamy iść. Czy to chodzenie w kółko nadal ci odpowiada, Applejack? Ty decyduj, Rainbow Dash. Bardzo proszę. Nie, ja proszę. Ale ja prosiłam pierwsza. Czy to jest jeszcze wycieczka? Bo wygląda raczej na zgubienie się. Jeśli uda nam się pokonać tę rozpadlinę, to zdążymy wrócić do szkoły przed zmrokiem. Wiemy o tym! To część naszego planu. Prawda, Applejack? Tak. Teraz wystarczy tylko zbudować most przez ten głęboki kanion. I jesteśmy w szkole. Jeśli ty uważasz, że to dobre rozwiązanie.
Tak, jeżeli ty chcesz zbudować most. Stop! Słuchajcie, możemy wszystkich przenieść i kwita. Nie, to jest świetna okazja, żeby udzielić wam lekcji współpracy. Pracy zespołowej! Współdziałania! Ty masz zawsze rację! Nie bardziej zawsze niż ty. Okej! Robimy most! Czego potrzeba? Gałęzi! Pnączy! Pnączy! Gałęzi! Ja tam wolę twój pomysł, pnącza! Nie ma wątpliwości! A mnie się podoba twój! Gałęzie! Koniec dyskusji! Dlaczego od początku nie pomyślałam o gałęziach? Z nich się łatwo buduje. Pnącza, to świetny materiał, Rainbow Dash. Nie to, że się nie zgadzam, ale myślę, że gałęzie są bardziej... Na pomoc! O, przynajmniej teraz zaczęły się zgadzać. Niech zgadnę. Gryzaranie? Wyglądają na bardzo głodne. Musimy wyratować nasze nauczycielki. Macie jakieś pomysły? Zostawić je tam? Co? Żartuję. Chyba. Trzeba działać szybko i razem. Głównie szybko. Ciężko to przyznać, ale cały ten bałagan to jest nasza wina. Tak, dla żadnej nagrody nie warto dać się pożreć. To może by tak połączyć siły i wykaraskać się z tego pasztetu? Fajnie, że zaproponowałaś. Spokojnie, chcę odwrócić ich uwagę. Ocelka? O mało znaczki na mnie spadły ze strachu. Serdecznie witamy nasze psorki! Wspaniała akcja ratunkowa! Współpracowaliście na medal! Luzik, te ryby to małe Miki. Ups, sorki. Kocham wycieczki klasowe! No i jak się udało? Czego się nauczyłyście? Nauczyć się, że kucyki mądre. Tak, psorki Applejack i Rainbow Dash to świetne nauczycielki. To były szalone i genialne. Pokazywały nam, czego nie robić, żeby nauczyć, co należy robić. Naprawdę? Trochę nam zajęło, żeby to skumać. Zwłaszcza wtedy w kanionie. Łatwiej byłoby po prostu polecieć z powrotem. Ale zamiast tego nasze nauczycielki źle zbudowały mosty, żeby nam pokazać, co to praca zespołowa. Ta, to było ryzykowne. Co za poświęcenie. My wiemy, że jeszcze nie pora na wybór nauczyciela miesiąca, ale chcemy zgodzić.
zgłosić kandydaturę Rainbow Dash i Apple Jack. Dziękuję wam za te opinie. Cieszę się, że wasza wycieczka była tak udana. W takim razie jeszcze dziś zaplanuję kolejną. Ale tak naprawdę to cały czas rywalizowałyście, prawda? Mam być całkiem szczero? Tak. No, ale nie cały czas. Zgodziłam się na ten spacer po lesie. Dlatego, że polowałaś na tytuł nauczyciela miesiąca. To chyba raczej ty polowałaś. Jakie polowanie? Jak możesz mi to zarzucać? A w ogóle nikt cię nie rozumie, kiedy coś tłumaczysz.